Jak mówić głosem króla Juliana? Krok numer jeden. Julian jest królem i ty musisz się czuć dokładnie tak samo jak on. Ale jestem wspaniałym. Spraw, aby twoje ego nie mieściło się w pokoju. Krok numer dwa. Odchyl swoją głowę do tyłu. To pozwoli ci w 100% wydobyć swój głos z gardła. A, zobacz, a. Krok numer trzy. Znajdź odpowiednią barwę głosu, która właśnie z tego gardła będzie wychodzić. Ja polecam poszukać w toalecie, bo to właśnie tam w pewnym miejscu wydajemy podobny dźwięk. O, jak dobrze. Krok numer 4. Spółgłoski dźwięczne to coś, co wyróżnia króla Juliana. Musisz ogromnie je akcentować i kłaść na nie duży nacisk. Krok numer 5. Odpowiedni styl mówienia. Król Julian czasami przedłuża, przeciąga wręcz niektóre słowa, które wypowiada, a na koniec dodaje takie dziwne M. Dzień dobry, tam ja, król Julian, jestem. Słowiakiem, całującym, niem normalnym, stupkiem.